Witajcie w kolejnym niepokojącym odcinku, w którym przyjrzymy się prawdziwym paranormalnym historiom dzieci. Często uważa się, że dzieci są źródłem niewinności i radości, jednak czasami ich zachowanie wydaje się być spoza tego świata. Zapraszam na odcinek. 1. Historia Just Jess. Kiedy mój starszy syn miał 2 latka, zdarzało się, że czasem w nocy płakał, jak to dziecko. Bywało też, że wpadał w histerię. Mówił wtedy, że niemiła starsza pani go straszy. Kiedy zdarzyło się to kilkukrotnie, powiedziałam: lepiej niech ta starsza pani uważa, albo będzie miała ze mną do czynienia. Syn przestał wtedy płakać i oznajmił: ona się ciebie nie boi, mamusiu. To zdarzenie miało miejsce 23 lata temu, a ja wciąż mam gęsią skórkę, gdy o tym myślę. 2. Historia anonima. Na szczęście ta historia nie dotyczy mojego dziecka, tylko takiego, którym się kiedyś opiekowałam. Położyłam go spać, a ten przyszedł do mnie 10 minut później i powiedział: nie mogę spać, mój brat nie chce zostawić mnie w spokoju. Jego brat zmarł kilka lat wcześniej jako niemowlę. To był ostatni raz, gdy opiekowałam się tym chłopcem. 3. Historia filozofik. Pewnego dnia skaleczyłam się w stopę i pobrudziłam podłogę krwią. Gdy chciałam to posprzątać, moje 5-letnie dziecko powiedziało: nie sprzątaj! Mogę użyć twojej krwi do malowania. 4. Historia Similar Dream. Czy pan ze strychu pójdzie z nami, kiedy się wyprowadzimy? 5. Historia Moeko. Kiedy mój brat miał 4 latka, powiedział do mamy: powinnaś odwiedzić dziadka w szpitalu. Miał wypadek samochodowy. Mama się zdziwiła i powiedziała, że dziadek przecież nie ma prawa jazdy i nic mu nie jest. 15 minut później otrzymała telefon od swojej mamy, naszej babci, która powiedziała jej, że dziadek jest w szpitalu, bo miał wypadek w taksówce. 6. Historia Cookie Cutter. W dniu, w którym moja babcia zapadła w śpiączkę, moja najmłodsza siostra, wtedy 4-letnia, zupełnie nie wiedziała, że nasza babcia jest w szpitalu. Wróciła z przedszkola i powiedziała, że babcia do niej przyszła. Przez następne 2 tygodnie mówiła, że babcia codziennie odwiedza ją w przedszkolu. Pewnej środy siostra wróciła do domu zdenerwowana i powiedziała mamie, że babcia wstała, a potem całkowicie zniknęła. Chwilę potem otrzymaliśmy telefon ze szpitala, że babcia zmarła. 7. Historia Omen. Kiedy mój młodszy brat dowiedział się, że mama znów jest w ciąży, nie był zbyt szczęśliwy. Gdy ludzie pytali go: chcesz braciszka czy siostrzyczkę? Jego odpowiedź zawsze brzmiała: zero. Pewnego dnia bawiłem się brzuszkiem mamy, naciskając palcem to tu, to tam. Wtedy do pokoju wszedł brat i wycelował w jej brzuch pistoletem Nerf. Mama żartobliwie zawołała: o nie, nie strzelaj do mnie! Jego odpowiedź: o, nie martw się, mamo. Nie próbuję cię zabić. Celuję w dziecko. 8. Historia Borston. Mój mózg każe mi robić rzeczy, których nie chcę robić, powiedział kiedyś do mnie pewien 4-latek. 9. Historia Seteli. Kiedy mój syn był mały, miał może jakieś 3 lata, lubił dziwnie pełzać, przesuwając czołem po podłodze. Samo w sobie było to dość przerażające. Pewnej nocy przeczołgał się w ten sposób przez korytarz do mojego pokoju, stanął kilka centymetrów od mojej twarzy i wydał dziwny dźwięk miauczenia. Następnie położył się koło mnie w łóżku i zasnął. Innym razem był przerażony potworem w piwnicy, więc zeszliśmy na dół i oczywiście nic nie zobaczyliśmy. A kiedy zgasiłam światło i poszliśmy na górę, powiedział: jest teraz tuż za nami. Jednak najprawdopodobniej najbardziej przerażające jego słowa padły, gdy zbeształam go pewnego dnia za złe zachowanie. Schował wtedy głowę pod kocem. Udałam, że nie mogę go znaleźć, mówiąc: a gdzie jest mój mały Carson? Powoli opuścił koc i z martwym, złym spojrzeniem powiedział: Carson zniknął. Jestem Rick. O ile pamiętam, nigdy nie znaliśmy żadnego Ricka. Nigdy też nie dowiedziałam się, skąd wziął to imię. 10. Historia anonima. Pewnego dnia moja wyraźnie ciężarna siostra i ja rozmawiałyśmy przy stole w jadalni. Mój 4-letni syn był również obecny i zapytał moją siostrę, czy w jej brzuchu jest dziecko. Potwierdziła.
On, całkowicie wyprostowany, zsunął się z krzesła i udał do kuchni, mówiąc: Musimy to wyjąć. Pójdę po nóż. Nie mam pojęcia, skąd to wymyślił. 11. Historia Bonkusa. Kiedy moja 2,5-latka i jej koleżanka spędzały ze sobą czas, pojawił się temat T-Rexa i innych dinozaurów. Zapytałam jej koleżankę. Gdybyś była T-Rexem, co byś robiła dla zabawy? Odpowiedziała. Goniłabym inne dinozaury. Następnie zapytałam córkę. Gdybyś była T-Rexem, co byś jadła? Zrobiła się bardzo poważna, spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała. Dzieci. Zjadałabym dzieci. 12. Historia Ace Family. Kiedy mój najstarszy syn miał około 3 lat, miałam naprawdę dziwny sen, w którym kosmita próbował porwać mojego syna. Leżałam w łóżku i patrzyłam, jak obcy bierze go za rękę i zaczyna odlatywać w kierunku okna. Kiedy zaczęłam krzyczeć, obudziłam się. Jednak to nie jest najbardziej przerażająca część tej opowieści. Po przebudzeniu zobaczyłam, że mój 3-latek włącza lampkę nocną w naszym pokoju. Odwraca się, by na mnie spojrzeć i mówi: W porządku, mamusiu, ufoludek zniknął. Tej nocy nie zmrużyłam już oka. 13. Historia CMC81. Tatusiu, coś jest nie tak z moim pokojem. Kochanie, z twoim pokojem wszystko jest w porządku. Tam jest potwór, powiedziała, wskazując na swoją zabawkową kuchnię. Po kilku minutach jej płaczu i zapewnień, że naprawdę widziała potwora, podszedłem do jej kuchni i przesunąłem ją, aby pokazać, że nie ma tam żadnego potwora. W tym momencie spod zestawu kuchennego wybiegła wielka mysz, a ja zacząłem płakać głośniej niż córka. Zrobiło mi się głupio, ponieważ narzekała na tego potwora przez kilka nocy i mogę sobie tylko wyobrazić, jak przerażające było dla niej słuchanie lub widzenie tego małego dziada wyskakującego, gdy nikogo nie było w pobliżu. 14. Historia Love Free Lady M. Któregoś dnia kładłam mojego 3-letniego synka do łóżka. Powiedzieliśmy typowe kocham cię, a on nie odpowiedział, co było niezwykle nietypowe. Od stadium larwy zamknął się w sobie może z raz. Położył głowę na poduszce, kierując twarz w dół i podniósł oczy, by na mnie spojrzeć. Po chwili wskazał palcem w kierunku bujanego fotela w swoim pokoju. Powiedział: Mamusiu, zanim wyjdziesz, czy możesz zabrać bujany fotel z mojego pokoju, żeby ten pan zostawił mnie w spokoju? Zamurowało mnie. Następnie syn zdradził mi jeszcze, że ten mężczyzna ma na imię Johnny i jest bardzo złym człowiekiem. Johnny nic do niego nie mówił, ponieważ nie ma ust. Po prostu siedzi i wpatruje się w mojego syna. Na dziś to już wszystkie historie. Jak myślicie, czy te opowieści były prawdziwe, czy to jedynie wytwór dziecięcej wyobraźni? To pytanie pozostaje otwarte. Niektóre z historii pokrywają się z rzeczywistością, dlatego są tak intrygujące. Jeśli macie własne doświadczenia z dzieciakami, będę bardzo wdzięczna za podesłanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.